Siemanko moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zabieram was w kulinarną podróż. Ponieważ dzisiaj przez cały dzień będę jadła zielone jedzenie, tylko zielone jedzenie. I żeby nie było tak łatwo, uznałam, że wszystkie z posiłków, które dzisiaj będę jadła, przyrządzę sama. Jest poranek, jeszcze nie jadłam śniadania. Zaczniemy sobie najpierw od napoju do śniadania. Przygotowałam sobie tutaj cytrynę, dwie limonki oraz natkę pietruszki i to będzie wszystko, czego do tego napoju potrzebuję. Aha, no i woda oczywiście. Zacznijmy od tego, że muszę wycisnąć sok i z limonek, i z cytryny, bo to będzie główny smak w naszym napoju. Wciskam, żeby... Nie robię tego prosto do blendera, dlatego żeby uniknąć wrzucenia jakichś pestek. W limonkach akurat rzadko kiedy pestki się zdarzają, ale w cytrynie to wiadomo. Ej, ale było dużo soku w tej limonce, wow. Nie wiem, czy nie przesadziłam tutaj z ilością cytrusów. Tak naprawdę ja sobie to dawkuję w zależności od tego, jak bardzo one są kwaśne, jakie są wielkości. Więc nie wiem, czy najpierw nie zrobię tak, że dam jedną limonkę i jedną cytrynę. Ocenię wtedy, jaki jest smak naszego napoju i wtedy ewentualnie na tą drugą limonkę. Dobra, poszukiwanie skurczybyków. Dobra, ułatwmy sobie życie. Idę po sitko. Okej, okay. W takim razie mamy już soczek przygotowany z limonki oraz cytryny. I teraz będę obierała pietruszkę, żeby nie wrzucać razem z tymi badylami twardymi. Po prostu urywam gdzieś tutaj wcześniej, żeby starać się wrzucać same listki. Ewentualnie z tymi większymi po prostu gałęziami. Mojrycy na przykład jak robią tą wodę, to też często dodają trochę cukru dla smaku, bo lubią. Ale według mnie ten cukier wcale tutaj nie jest jakiś potrzebny, bo sama w sobie ta woda jest bardzo dobra i ma bardzo wyrazisty smak. To jest w ogóle stricte termomiksowy przepis. Mojrycy go poznali właśnie, kupili sobie termomiksa 16 lat temu i wtedy pierwszy raz go próbowaliśmy, więc myślę sobie, ile lat minęło i ja do tego przepisu wracam, bo jest zajebiste naprawdę. Więc natkę pietruszki tutaj mamy wrzuconą, dolewam nasz sok cytrusowy i woda. Wody nie wlewam na razie całej, wleję jedynie troszeczkę, żeby łatwiej się było tym rzeczom rozblendować, a później będziemy jej dolewać. Dobra, tyle wydaje mi się, że będzie na razie wystarczająco. No i miksujemy w takim razie. Teraz chwilę sobie tak postoimy. Dobra, ale to pięknie wygląda, jak to pięknie pachnie. Dolewam w takim razie resztkę wody. I teraz ta masa wcześniejsza już nam się dokładnie zmiksowała, więc teraz to już jest kwestia bardziej wymieszania. Pierwsza próba smaku, jest kwaśne, ale może dołożyć tą jedną limonkę jeszcze, albo chociaż połówkę, no, dołożę jeszcze troszeczkę. No i nasz napój, moi drodzy, jest gotowy, więc go sobie przeleję do dzbanuszka. I tak wygląda nasza pierwsza zielona potrawa, w zasadzie napój. Yes. Skoro mamy picie, to muszę też przygotować jedzenie, więc ogarniam tutaj, przyniosę składniki na kolejne danie i robimy śniadanie. Dobra, moi drodzy, mam teraz przygotowane tutaj składniki na ciasto do naleśników. Oczywiście ciasto też musi być zielone i tutaj wykorzystamy szpinak. Mam szczyptę soli, jedno jajko, pół szklanki mąki orkiszowej, pół szklanki mleka. Tutaj wykorzystamy jedną łyżkę oliwy również do ciasta i 50 gram szpinaku świeżego. To trzeba będzie dobrze zmiksować, żeby nie było jakichś grudek i tak dalej, więc od tego zaczniemy i wymiksujemy to z mlekiem. Dobra. Ojej, jakie zieloniutkie, piękne ciasto. I żeby uniknąć jakichś grudek i łodyżek, choć wydaje mi się, że tutaj nic nie zostało, ale przelejemy sobie to ciasto przez sitko. Ogólnie muszę się tutaj przyznać, że ja naleśniki to ja nie wiem, kiedy z tym razem robiłam. Znaczy inaczej, robiłam jakieś pancake'i czy coś w tym stylu, ale takie klasyczne naleśniki to nie wiem, kiedy ostatnio. I w takim razie wrzucamy to z powrotem do naszego termomiksa i teraz dodamy też jeszcze składników. To jest wszystko pięknie, elegancko przemielone. No to teraz mąka, moi drodzy, jajeczko, szczypta soli. Dam po prostu pół łyżeczki. Dobra, i łyżka oliwy. No i jazda w takim razie. Miksujemy to, żeby wyszła nam jednolita masa. No to w takim razie dajemy na 30 sekund. O, ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda. Myślałam, że zabraknie trochę mleka, a nie zabrakło. Chyba ma fajną konsystencję. Nasze ciasto musi sobie odpocząć 15 minut w misce, a my w tym czasie zrobimy farsz na naleśnik. Wow, ale to wygląda. No to nasze ciasto odkładamy na 15 minut na bok, a w tym czasie bierzemy się za robienie farszu. No i mam tutaj przygotowane już składniki na farsz do naleśników i naszą bazą będzie twaróg. Nie wiem jeszcze, czy wykorzystam całość, czy tylko troszeczkę, ale jeżeli chodzi o proporcje, to w praniu wyjdzie. Żeby nie było to takie twarde i takie mięsiste, to mam przygotowany też jogurt naturalny, żeby to troszeczkę rozrobić. Dla smaku i zabarwienia
użyjemy pesto. Oprócz tego skroimy też bazylię świeżą i doprawimy przyprawami i czosnkiem. Jeżeli chodzi o przyprawę, to Wy możecie sobie tutaj dowolnie brać to, co lubicie, ale ja starałam się wybrać takie, żeby przypadkiem nie zmieniło mi to koloru potrawy, więc mam pieprz ziołowy, czosnek granulowany, oczywiście pieprz i sól, no i tyle. Chętnie bym dodała do tego jakieś papryki i tak dalej, ale boję się tutaj ryzykować z kolorem. I jeżeli chodzi o tą masę, będę to rozrabiała po prostu widelcem. Czwaruk, moi drodzy. Może dam w sumie całą kostkę. Dobra, dajmy całą kostkę. Taką masę też sobie można nałożyć na chlebek i jeść na różne inne sposoby, czy z jakimiś chipsami i tak dalej, więc nie zmarnuje się. Dobra, jogurcik. Na razie dajmy tyle. Zaraz zobaczę, czy dołożyć więcej, czy... No, mniej już nie dam, ale czy dołożyć więcej. Pesto mam tutaj, musi dać dużo smaku. O, jakie zielone takie. Skroję sobie czosnek teraz. Dobrze go muszę posiekać, ponieważ nasza praska do czosnku niestety jest nie do użytku, więc to muszę to zrobić własnoręcznie. Dobra, od razu sobie pokroję też bazylię. I przyprawę. Dobra, mieszamy. Dobra, chyba dokładam jeszcze trochę pesto, ale to ze względu na kolor. Był jeszcze troszkę bardziej zielony. Dobra, ale więcej soli. Dobra, już nie próbuję, na pewno już jest spoko. Więc teraz przechodzimy do smażenia naleśników, a następnie nakładania i jedzenia. Dobra, moi drodzy, wracamy w takim razie do ciasta i robimy, smażymy naleśniory. Nasza patelnia musi się dobrze nagrzać. I w takim razie nakładamy ciasto na pierwszego naleśniora. Przypomnę Wam tylko, że naprawdę dawno nie robiłam naleśników. Dawaj, dawaj, proszę, zrób się chociaż okrągły. Dodaję trochę ciasta, może jeszcze coś z tego będzie. Ej, dobra, to będzie taki... Nie za ładne naleśnik. Ej, strasznie jest gęste to ciasto. A mój brak umiejętności tutaj dał się we znaki. Ej, serio jest gęste to ciasto. Mogę dolać mleka do tego jeszcze na tym etapie? Kurde, no brzydki mi wyszedł ten naleśnik. Dobra, dolewam mleka. Może nam to coś pomoże. Dobra, myślę, że już mamy ziomala zrobionego. Ej, z tej strony jest lekki, a z tej drugiej nie. Tak się prezentuje nasz pierwszy naleśnik. Kolejny naleśnior, moi mili, moi drodzy. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 uda się. No dobra, chyba po prostu nie jestem najlepsza w naleśniki. To wygląda jak ten liść, co się unosi na wodzie. Taki lilia wodna. Taka lilia, no. Ej, jaką znacie metodę na robienie naleśników, żeby wyszły dobrze? Piszcie w komentarzach koniecznie. O, dobra. Kurna, już jest brązowy? Co? Wiecie, ile robienie tych naleśników, kurna, trwa? Jestem tak głodna. Dobra, chyba będzie ready, co? Jaki zajebisty. Ten mi się podoba, ten będzie bardzo ładnie. Ostatni. No i ale zrobiłam tutaj. Ta-da! Dobra, naleśniki usmażone, to nakładamy teraz farsz. Nasz farsz. O, no bo przygotowałam tutaj specjalny, piękny talerz. Zacznę nie od tego naleśnika, bo mi się mniej on podoba. Nakładamy farsz w takim razie do naszych naleśniorów. Ale ładny! Ale śliczny naleśniczek! Jeju! Jaki ładny jestem, no nie wytrzymam. No i co? Co wy na to? Ogólnie to na chwilę może być jakiś obiad czy też kolacja. Ja chciałam zrobić naleśniki, wiecie, na śniadanie, ale to jest takie w sumie też danie obiadowe. Tak się prezentują nasze naleśniki, więc wracamy teraz do picia, które będziemy pili do śniadanka. No i moi drodzy, tak się prezentuje nasze zielone śniadanie. W końcu można się wziąć za jedzenie. Zresztą sobie od napoju, choć tego smaku się spodziewam, bo... No bo wiem, jak to smakuje, bo często go piję. Zajebiste. Ale naleśniki nie wiem, jak będą smakowały. No więc chwila prawdy. Mega dobre. Serio. Bałam się, że te placki, same naleśniki, jeżeli chodzi o ciasto, nie będą zbyt dobre, ale farsz ma bardzo intensywny smak. Nie no, w sumie wszystko się tutaj idealnie komponuje. Serio, mega dobre. Polecam. Maria Riscale. Ja jeszcze dorabiam pozostałe naleśniki, żeby tutaj się nic nie zmarnowało i sobie zaraz wszystko zjemy, a my widzimy się przy kolejnym posiłku. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego przepisu i nie będzie to jeszcze obiad, będzie to coś takiego pomiędzy. Co prawda będzie to zupa, tyle że na zimno, więc tak naprawdę też mogłaby pełnić rolę obiadu, ale u nas to będzie taka przekąska. I zrobię chłodnik na bazie awokado oraz ogórka. Przechodzimy w takim razie do przepisu. Na początku będę musiała zblendować ogórka z awokado z jogurtem naturalnym, z limonką. Tutaj sobie będę wrzucała rzeczy do zmiksowania. Jeżeli chodzi o ogórka, to nie dam go całego, tylko jakąś tam część, dlatego że resztę sobie jeszcze zostawimy do ozdobienia naszej potrawy na koniec. Awokado. Jakie ładne. Może tutaj też nie będę dawała całego awokado. Tutaj dokładamy jogurtu naturalnego. Ja mam tutaj przygotowane 300 ml.
Okej, to na bok. Troszeczkę soku z limonki. Dobra. Koperek, moi drodzy. I trochę też zostawię jeszcze do ozdoby. Dwie łyżki oliwy. I sól. No i bierzemy się za blendowanie w takim razie. No to go. Myślałam, że moje warzywa, które tutaj wykorzystałam do zrobienia, czyli to awokado i ogórek, nie były wcześniej w lodówce i one są w takiej temperaturze pokojowej. I wydaje mi się, że włożę na chwilę ten chłodnik do lodówki, bo po prostu będzie się to lepiej jadło. W sensie to będzie przyjemniejsze, jak będzie faktycznie chłodne. W takim razie bierzemy się za krojenie warzyw, które będą leżały od góry naszego chłodnika. I tutaj ja je będę kroiła po prostu w kosteczkę. Tak też było napisane w przepisie oczywiście, nie myślcie sobie, że sama na to wpadłam. I bierzemy jeszcze rzodkiewkę. W przepisie było, żeby wziąć 6, ale mi 6 chyba nie będzie potrzebny. Ja tutaj daję rzodkiewkę, a rzodkiewka nie jest zielona, ale to niestety będzie podoba. Powinna mnie dawać te rzodkiewki. Później mi powiecie, że to jedzenie wcale nie jest zielone, więc nie mówcie tak. Może tak zrobimy, żeby jej nie było właśnie widać. Żebyście nie powiedzieli mi, że to jest inny kolor. I jeszcze skroję na koniec koperek, którym tak od góry sobie spruszymy naszą potrawę. Dobra, no więc wszystkie składniki do udekorowania tutaj mamy gotowe, więc ja idę po nasz chłodnik i nakładamy. Stwierdziłam, że mamy przygotowaną rzodkiewkę, którą miałam posypać od góry naszą zupę, ale w sumie, żeby uniknąć tego innego koloru niż zielony, to wrzucę ją do środka chłodniku, wymieszam i ta rzodkiewka będzie po prostu w masie, żeby jednak nie było widać tego koloru. A resztą tymi rzeczami, które są zielone, sobie ozdobimy od góry. Mieszu, mieszu. W sumie ta porcja, którą tutaj zrobiliśmy, ona jest dość mała, ale to jest taka przekąska, więc stwierdziłam, że rozłożę to na dwie miseczki. Nakładamy w takim razie ozdabianko, czyli mamy sobie to na środek, ogóra, troszeczkę awokado, może teraz pieprz, pieprz dla smaku, moi drodzy, koperek i bazylia. I kolejna zielona potrawa jest skończona. Lubisz chodnik, czy nie lubisz chodnika? Nie wiem. To nie jest z botwinki, tylko to jest awokado i ogórka. Zdrówko. Wow, fajne. Mógłbyś takie jeść? Jakbyś nie był na diecie? Jakbyś mi takie zrobiła, tak o, to bym zjadł, no. A, widzicie? Też tak uważam. A tu możesz spróbować śniadanie, które dzisiaj jadłam. Naleśniki, zielone naleśniki z zielonym kwaszem. Co, ugryzłeś sobie policzkę? Nie. Tak? A co sądzisz o naleśniku? Dobry. Dobry? Widzicie? Zielone, zdrowe przepisy. A jakie smaczne. Wow. No weź sobie to już, możesz stąd pójść. A w sumie też stąd pójdę, bo my się widzimy przy kolejnym przepisie. Dobra, moi drodzy, czas na obiad. Ale żeby było na maksa zielono, zobaczcie, tutaj mam przygotowane. Jest to zielony makaron. Jest on zrobiony z zielonego groszku, stąd też jego kolor. Dobra, jeżeli chodzi ogólnie o ten przepis, to będzie trochę moja inwencja twórcza, ponieważ to są takie rzeczy, które ja gdzieś tam na co dzień do swoich przepisów wykorzystuję. Będą tutaj krewetki, mam tutaj przygotowaną już, żeby zaoszczędzić trochę czasu, cebulę skrojoną, połowę cebuli mniej więcej z trzema ząbkami czosnku. Mam też zieloną paprykę. Z reguły do swoich przepisów używam czerwonej, no ale tutaj wiadomo. Użyjemy sobie też brokuła, przyprawy i są sosik zrobimy z mleka kokosowego, wymieszanego z serem fetą. No i w sumie chyba tyle. I tutaj nam się będzie brokuł gotował. Skroję go na takie małe drzewka. Wyrzuciłam właśnie brokuła do kosza. To zostawiłam tu, a wzięłam garść brokuła i wyrzuciłam go właśnie do kosza. No trudno, straciliśmy kawałek brokuła. To był lak po prostu. Ale dobra, na szczęście mamy go tutaj dużo, więc... No straciliśmy takie 4 główki, no. To miało być. Więc brokuła będziemy mieć tylko tyle, ile widzicie w swoim garnku. I w tym samym czasie, co brokuł się będzie gotował, tutaj od czego zaczynamy? Masełko oczywiście, plus cebulka z czosnkiem. O, już zaczynają piękne cebulowe zapachy, jak ja to kocham. A, i zaznaczę tutaj, że wodę, którą miałam przygotowaną do brokułów, wcześniej posoliłam, żeby nie było. Czy ja nie doleję tutaj od razu trochę mleka, tego kokosowego, żeby to sobie tak fajnie zmiękło. I zrobimy to razem z tą papryką. A, i w sumie tutaj też nie powiedziałam, jeżeli chodzi o paprykę zieloną, to tutaj jest prawie cała papryka ścięta, ale tak 3/4 papryki tutaj zielonej ścięłam. I też w sumie 3/4 brokuła. No. Jakie gęste jest to mleko. Dobra, to już wiem, czemu go nie wymieszałam. Co jest z nim? Czemu takie gęste? Aha, dobra, ono jest gdzieś tam pod spodem. Dobra. Czyli od góry się zrobiła po prostu taka warstwa. Na razie tyle mleka. Wiecie co? Ja to dam pod przykrywkę i niech to sobie tutaj miękne.
zostawmy to na chwilę i zaraz wracam. Dobra, troszkę nam się to pogotowało. Krewety myślę, że możemy wrzucić. Nie się tutaj robią. Przyprawy. Sól, pieprz. Musimy dać chociaż troszeczkę ostrości. Pieprz kajen, curry, bo czemu by nie? Lubię. Czosnek granulowany. Też jedna z moich ulubionych przypraw. Dobra, może damy sobie teraz fety i jeszcze więcej tego mleka kokosowego. Dobra. I tą fetę wrzucam na patelnię. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Dobra, dorzucamy nasze brokuły i wrzucamy w takim razie makaron. No i teraz nasze brokuły się troszeczkę pewnie rozpadną, więc ten sos się stanie trochę bardziej zielony. O nie, 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 proszę, nie, nie, nie. Ale żebym tutaj zrobiła hopę. I spróbowałam tego makaronu i on ma smak groszkowy. Jestem ciekawa, jak to wpłynie na smak całej potrawy, ale naprawdę czuć ten groszek. No to go. No i jak tam nasze danie? Nie wygląda apetycznie, ale uwierzcie mi na słowo, pachnie bardzo dobrze. Dobra, no to chyba nasza potrawa jest ready w takim razie, więc ja ją nakładam na talerz. Muszę ją jakoś ładnie chociaż nałożyć. Tak się prezentuje nasz zielony makaron. Czyli co, mogę już jeść? Oficjalny, moi drodzy, test smaku. Co to z tego wyszło? No okej, całkiem dobra. Te smaki się tak wymieszały ze sobą, więc w sumie spoko to smakuje. Naprawdę, nie jest to jakiś mega mocny smak. Ten ser feta na pewno coś doprawił tą potrawę, ale nie czuć go jakoś bardzo mocno. Jeszcze tutaj trochę wezmę z sosikiem. No spoko, ale czuć w ogóle delikatnie ten groszek z makaronu faktycznie się wybija. Bo chyba na przykład dla porównania z dań dzisiejszych naleśniki mi bardziej smakowały, ale wyszło smacznie. Ja w takim razie sobie dojem do końca już na spokojnie, a my widzimy się przy kolejnej potrawie. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego przepisu, który wydaje mi się najbardziej skomplikowany, bo to jest rzecz, której chyba nigdy sama nie robiłam, tak mi się wydaje, a chodzi tutaj o zielony chleb. Przed chwilą dopiero skończyłam jeść obiad, ale no chlebek troszkę nam zajmie pewnie, więc już przygotujemy się na kolację. Dobra, zaczynamy od tego, że musimy zmiksować 150 g szpinaku, 180 ml mleka, ocet, cukier i sól. Szpinak. 150 g szpinaku, czyli wydaje bardzo dużo. Więc dobra, zobaczmy. 142, 153. Za dużo. 149 może być. No dobra, ej, mamy cały gar pełny szpinaku. Ja nie wiem, czy to się zmiksuje. Dobra, wlewamy mleczka w takim wypadku. Ja mleko sobie już wcześniej odmierzyłam jak coś. 180 ml. Łyżka cukru. Ja sobie tutaj przygotowałam cukier trzcinowy. Jedna łyżeczka soli. Oszaleję. I jedna łyżka octu. I tutaj mam przygotowany ocet jabłkowy, moi mili. Dobra. Ustawiam miksowanie. Teraz zobaczmy, co tu się wydarzyło. No okej, mamy papkę. Jezu, ale to pięknie wygląda. Teraz muszę przez nasze sitko przesiać mąkę. Mam tutaj 360 gram mąki. Razem z proszkiem do pieczenia i z sodą oczyszczoną. A tego będziemy dodawali po jednej łyżeczce. Ale od razu tutaj nam dodam. Dobra. No i wszystko się prawie przesiało. I teraz do naszej mąki dodajemy szpinakową papkę. I będziemy wyrabiać to łyżką. Albo w sumie, może ja to tym ugniotę, a później rękami. Tak. I w ogóle ja myślałam, że chleby są bardziej skomplikowane, ale przepis jest całkiem prosty. I mieszamy. Ja myślę, że to się dobrze wyrobi. Chyba to jest ten moment, kiedy musi skroczyć ręka, żeby to się dobrze rozrobiło, no. Jak coś, to paluchy wcześniej zostały dokładnie umyte. Tym się przykleja to ciasto. Ale uczuć. No rękę to mam. Zajebistą. Nie wiem, utknęłam w tym cieście, naprawdę. No rozłóż, że się tutaj. Ej, to ciasto w ogóle się nie chce dopasować jakby kształtem do formy. No dziwny ma to kształt. Trochę ciasta też zmarnowaliśmy tutaj. Ale jest gumowe to, ale się ciągnie. Obrzydlistwo. O Jezus, co to się wydarzyło? Mam ten pasek obklejony tym ciastem. I brzuch też. Dobra, zaraz się wyczyszczę. Ale włóżmy jeszcze ten chleb do piekarnika. Koło chleba to nie stało. Nie wiem, co to jest za kształt, ale dobra. Pani tam napisała, że ona go jeszcze przecina tak na środku, żeby tak urósł, ale ja nie wiem, czy to jest w ogóle co przecinać. Na pewno posypiemy go sobie jeszcze dynią od góry troszeczkę. Dobra, no i przetnijmy go. Chodź, czy to coś da? No nie wiem. Dobra, i nasze coś
wędruję na 35 minut do piekarnika na 200 stopni. Dobra, moi drodzy, w czasie, gdy chleb się piecze, my sobie zrobimy dodatki do chleba. I zrobimy awokado z przyprawami, czosnkiem i cebulką oraz masło pietruszkowe. Jeszcze do masła pietruszkowego damy trochę parmezanu, tak, tak, zapomniałam o tym. A ten przepis widziałam bodajże na TikToku i był sztos. Dobra, to co, zaczynamy od masła w takim razie. Ja to masło uwielbiam, ono jest tak dobre, że ja je po prostu pochłaniam, naprawdę. Nie powinno się tak, ale kocham. Dobra, i tutaj, moi drodzy, zaczynamy od pietruchy. Pietruszkę tak kroję drobno, drobniutko, bardzo drobniutko. Ale to pachnie, Boże, chcielibyście to czuć naprawdę. Musi być na maksa drobniutko, serio. Nie chcę też przesadzić z ilością czosnku do masełka, żeby nie było straszliwie ostre, więc wydaje mi się, że dwa ząbki tej wystarczą. Ej, ale pachnie tym chlebem. Dobrze. Kawałki czosnku są bardzo drobniutko posiekane. Myślę, że mamy to, moi drodzy. Już nie ma co. Zanim dołożę tam czosnku, nałożę awokado do drugiej miseczki. To nałożę w takim razie czosnek. Teraz muszę to sprawiedliwie rozdzielić. Tutaj troszeczkę. To do naszego tego awokado. Zielona cebulka w sensie do awokado. Dobra. Sól. Pieprz. I jeszcze to muszę zatrzeć. Ser do naszego masła. Wow, ale tłuściutkie. No, może nie będę więcej dawać. Zostawię sobie to, nie wiem, gdzieś to przełożę i zostawię sobie do jakiegoś innego jedzenia. Ale nie ma co przesadzać z ilością syra. No to mieszamy w takim razie. Pachnie tym chlebem, naprawdę. Mega ładny pachnie. Jaram się. Prawda. Uuu. No, ej, dobrze wygląda. Chwila prawdy. No jest zrobiony. Jeszcze. Sprawdzam na pewno. Dobra, 2 minutki jeszcze, albo i 3. Ale ja uwielbiam takie masło. Uff. Kocham, kocham, po prostu kocham takie rzeczy. W ogóle ta pani w przepisie, okay, napisała, że ona zostawia ten chleb sobie tak, o, żeby on sobie stygł. Może ja go tutaj zostawię w sumie. Tylko wyłączę piekarnik i niech on sobie stygnie. A może go na zewnątrz dam? Dobra, niech poleży chwilę tak. Ja go tu powachluję. Dobra, zostawmy go tutaj. On ma tu jeszcze ciepełko, ale piekarnik już jest wyłączony i on sobie jeszcze tam będzie działał i niech sobie stygnie. To już jest ready. Jedna pasta. Pasta z awokado, masełko z pietruszki z czosnkiem. No to co, my w takim razie czekamy tak naprawdę, aż chleb ostygnie. Ja to zrobię porządek. Widzimy się na kolację, na taste check naszego chleba. Nie, jak nie myślisz, wierzę. Masz chleb ze sobą? Jak myślisz, jak wyszedł? Myślę, że otworzę sobie piekarnik i po prostu wyszedł własny. No powiedz mi się, że jak poszło nam. Ja myślę, że dobrze, bo jesteś uśmiechnięta. Tak wygląda. No mówię, widziałem. Całkiem ładnie wygląda, co? Kawał chleba. Wow, ten chleb wygląda naprawdę dobrze. A patrz, co tu jest, nie ściskaj, bo nie mogę chwycić. Nasze ukochane masło, a jest to jest... Masło po prostu z czym? Z pietruszką i czosnkiem i parmezanem. Pietruszkowe masło. Zatańczmy. Dla niego? Dla tego masła? To jest cudowne. Mam nadzieję, że chleb będzie tak samo cudowny i że będziemy mogli jeść ten chleb z tym masłem, a nie będziemy musieli jeść samo masło. Jak się okaże, że chleb jest słaby. Dobra, jemy. Ej, dobra, to jest za kalec, czy nie? To jest taki mokrawy, nie? Nie jest tylko mokrawy, ale no to on musi do siebie wysnąć trochę, nie? Ale to nie jest mokry chleb, nie jest takie mokre. Tam jest w cholerę szpinaku. Nie, za kalec to wygląda jak takie niedorobione ciasto, to było widać w ogóle. Ej, ale mocno wygląda kolor. Kazać, jak wygląda środek mojego zielonego chleba. Dobra, trzymaj, z czym jemy? Z masełkiem. Nie wiem, co sądzisz o tym chlebie. Nawet dobry, co? Ale z tym masłem. Nie, o masło, lulo. Serio, to masło? Ja chyba rzecz, która mi cię najbardziej smakuje. Czyli co, uda nam się ten chleb, czy nie? No. Dobra, smakuje mi. I to jest moja dzisiejsza zielona kolacja. I przed nami już tylko ostatni posiłek. A teraz będę robiła już ostatnią rzecz i będzie to przekąska wieczorna. I będę robiła chipsy z cukinii w parmezanie. Dobra, no to zaczynamy już ostatnią potrawę na dziś. I to będzie taka też przekąska. Powiedzmy wieczorna, może sobie wieczorem takie coś przyrządzić. I będą to chipsy z cukinii. Co prawda jest to nazwane chipsami, a ja nie wiem, czy to będzie takie chrupiące jak chipsy, no ale zobaczymy. Tutaj na talerzu muszę sobie zrobić taką masę jajeczną, więc wbijam jajo. Do tego dajemy sól dla smaku. Pieprz. To był pieprz, a to jest sól. I w przepisie było napisane, żeby dać świeży czosnek. Ale ja wezmę taki w formie przyprawy. Po pierwsze, wydaje mi się, że lepiej on się przyklei do naszej cukinii, a po drugie, nie chce mi się bawić z takim normalnym czosnkiem i go znowu kroić w ogóle. Więc doprawimy takim. Oliwa. 2 łyżki. Dobra. Nie.
zamieszam. Ej, ale pachnie tutaj parmezanem. Za chwilę będę brała naszą cukinię, którą już skroiłam w plasterki, ale w przepisie też było napisane, że można ją skroić w słupki, ale ja uznałam, że to będą fajniejsze. Będziemy ją maczali najpierw w jaju, z tej masie jajecznej, a następnie w parmezanie. Rozłożymy to wszystko na blaszę i wrzucamy do piekarnika na 15 lub też 20 minut. Ej, no chyba będzie git, taka co? Będzie git. Ważne, że się po prostu przykleiło. No więc, go. Teraz chwilę prawdę, czy to się będzie przyklejało, ten ser. Uuu, no coś tam się kleiło. No jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Czy to będzie dobre. Troszeczkę mi to zajmie, zanim zrobię wszystkie plasterki. Może nie będę robiła w sumie wszystkich. Zrobię tak, żeby cała blacha się zapełniła, więc widzimy się za chwilę. Dobra, taka prezencja. Nasza potrawa jest już gotowa, żeby wlecieć do piekarnika. Więc na 160 stopni 15-20 minut. Wkładam. Ale skrzypnięcie. No więc, tak się prezentuje nasza potrawa po 20 minutach w piekarniku. Przełożyłam już naszą potrawę do miseczki i faktycznie trochę te chipsy stężały, jak odleżały kilka minut, ale właśnie zauważyliśmy, że nasze zielone chipsy nie są zielone. Więc, aby rozwiązać jakoś ten problem, sięgnę po nasze wcześniej zrobione awokado i po prostu sobie będę maczać i tyle. Choć dobra, spróbuję jednego bez, żeby nie zaburzyć smaku, ale no, tutaj nam nie pykła nasza zielona potrawa. Jakie dobre! O kurde! Ej, ogólnie ja byłam tak pesymistycznie nastawiona do tych chipsów. Wydawało mi się, że ta cukinia tutaj będzie taka... Ale to jest zajebiste! Ej, naprawdę! No parmezan po prostu ratuje sytuację. Mega dobra. Dobra, moi drodzy. To była już ostatnia potrawa, którą dzisiaj przygotowywałam. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. I chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, bo kolorów jeszcze jest dużo. No. Jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam i zobaczymy niebawem. Pa!